Broń Radom podejmowała na stadionie przy Narutowicze 9, czwartego w tabeli Pelikana Łowicz. Rywale do przerwy prowadzili 1-0 po trafieniu Szymona Sołtysińskiego. W drugiej połowie Radomianie nie byli w stanie odrobić straty i ostatecznie przegrali to spotkanie 0-1. Z kolei Pilica Białobrzegi zagrała u siebie z rezerwami Jagiellonii Białystok. Do przerwy było 1-1. Dla Pilicy trafił Adrian Kazimierczak, a dla Jagiellonii Eryk Matus. W drugiej połowie padł jeszcze jeden gol autorstwa Viniciusa Mateusa i rezerwy klubu z Ekstraklasy wygrały w Białobrzegach 2-1. Po 22 kolejce Broń jest na 8. miejscu w tabeli grupy 1-3 ligi, a Pilica na przedostatnim.